Cześć, z tej strony adrianbigriver.pl. Pokażę Wam dzisiaj, jak zawiązać agrafkę bezwęzłową. Zawiązać bezwęzłową? No, powiedzmy. Dobrze, najpierw biorę plecionkę. W ogóle to jest świetna agrafka do cienkich plecionek. Ma największą wytrzymałość. Świetna sprawa. Biorę plecionkę, robię oczko małe, ale nie zaciskam, tylko tak przekładam. O. W ten sposób. Teraz moją agrafkę. Często robimy tak, że przekładamy tutaj krętlik na przykład. I dowiązujemy z jednej strony plecionkę, a z drugiej strony fluorokarbon. Na okonia fajna sprawa. Teraz to małe oczko tu zahaczam w tym miejscu o ten ząbek. Tu. No i trzeba to troszeczkę zacisnąć. W następnej parę razy. O, już tutaj tą końcówkę sobie będę trzymał. Obkręcę parę razy w tym miejscu. To nie ma za bardzo znaczenia ile. I teraz, to jest dosyć ważne, żeby na tym drucie ułożyć naszą plecionkę raz przy raz. Żeby nie nachodziła na siebie. Powolutku. Tyle, ile zmieścimy. Można troszeczkę palcem przesunąć sobie o cyk, więcej miejsca zrobić jeszcze parę razy i na końcu zahaczamy tylko w tym miejscu. Tak. Przeciągamy i tu się znajduje nasza plecionka. Oczywiście końcówkę można obciąć. Cyk. Tak wygląda zawiązana agrafka. Najmocniejsza chyba agrafka na rynku.